Na co dzień w obłędzie, z czymś walczysz za wzięcie. Naszą ambicją jest grać dziką, swobodną muzykę. Nie chcemy słuchać cudzych rad. Nie chcemy być typowym zespołem jeżdżącym po kraju. Tak 40 lat temu w licznych prasowych i radiowych wywiadach wypowiadali się liderzy wrocławskiej grupy Romuald i Roman. Czy to ma sens? Bezmyślny pośpiech. Do dziś zachowało się w archiwach niewiele studyjnych nagrań zespołu, a telewizyjne żadne. Grupę tworzyli gitarzyści Romuald Piasecki i Roman Runowicz, nieżyjący już dziś perkusista Andrzej Tylec oraz basista Jacek Baran, którego szybko podmienił Leszek Mut, kiedy Jacek poszedł do wojska. Ogromny wpływ na kształt zespołu nazwanego pierwszym polskim zespołem Psychodelik mieli Stanisław Loze, animator wizyjnej oprawy koncertów, Tomasz Tłuczkiewicz, menadżer, guru i kierownik artystyczny grupy, a także autorzy tekstów piosenek zespołu Ryszard Wojtyło i Andrzej Kuryło. Kiedy dzisiaj słuchamy tamtych utworów, trudno w nich odnaleźć ślady artystycznego buntu czy kontestacji zespołu, będącego w tym czasie muzyczną ikoną sporej części polskiej młodzieży. Może to tylko był typowy młodzieżowy zespół, jakich wiele w tych czasach można było zobaczyć i usłyszeć na niezliczonych przeglądach, festiwalach czy zwykłych koncertach? Odstawaliśmy trochę od większości polskich zespołów. Graliśmy te utwory troszkę inaczej, wydaje mi się, no i dużo dłużej. Dużo było w tym improwizacji. Koncerty różniły się zasadniczo jeden od drugiego, różnie było w różnych miejscach. I zwykle, gdy atmosfera była sprzyjająca, zupełnie inaczej wyglądały te same utwory. Pierwsze próby odbyły się w Auli Politechniki Wrocławskiej. Utwory, które tam powstawały, niemal z marszu, takie jak Ja się nigdy nie ożenię, czy tym podobne. Tam kilka utworów powstało po prostu na próbach, także tak to się jakoś zaczynało. Myśmy grali muzykę taką codzienną, opierała się na tekstach przede wszystkim, które były związane z codziennym życiem, nie jakimiś historiami z ludowych piosenek, czy, poza tym cała ta konstrukcja muzyczna była inna myśmy mieli, uważam, swoją publiczność, która przychodziła specjalnie na nasze koncerty. Nazwa Romuald i Roman powstała spontanicznie, bo spotkaliśmy się w pałacyku. No jaką nazwę robimy zespołu? Ja jestem Jacek, Andrzej na perkusji, Romek, Roman, no to co? Romuald i Roman, ze znaczkiem firmowym, wiadomo. W tych czasach to coś znaczyło. Nie było end, ale spółka, RNR. No i tak się zaczęło. No i próby dzień w dzień, później grania, co owocowało w pierwszym nagraniu płytowym w polskim radio, naszym wrocławskim. Powstał singiel, na który czekaliśmy 8 miesięcy notabene. No i kupa koncertów, powodzenie, miejsca na listach przebojów. Jacek Baran wszedł do wojska, basista, w związku z tym nie poznaniakowi zaproponowali koledzy uczestnictwo właśnie w tym zespole Romuald i Roman. Bardzo dobrze pamiętam występ w sali kongresowej w Warszawie, gdzie właśnie były dwa ogromne projektory Zeissa, wypożyczone z Politechniki Wrocławskiej przez Stasia Lozę i specjalny McLarena przeźrocza, plus jeszcze cała bateria specjalnie skonstruowanych świateł.
W związku z tym ludzie to, publiczność odbierała to niesłychanie, to było sugestywne, o tak bym określił, ponieważ muzyka była tak sprzężona z tym obrazem, że po zakończeniu takie opinie i recenzje były, że wszystkiego się spodziewano, ale nie czegoś takiego, ponieważ w Polsce nikt nie był w stanie tego zrobić. To była zasługa także tej ekipy technicznej, która była wyjątkowa w Polsce i nie tylko w Polsce. Zgromadziłem dużo różnego sprzętu, który wywoływał jakieś świetlne efekty, graficzne efekty. Od filmów, poprzez rzutniki, poprzez reflektory przeze mnie projektowane, poprzez przedziwne różne takie urządzenia, wykorzystywanie luster. I stawałem w centrum tego wydarzenia, mając większość tego sprzętu blisko siebie, albo wpływając bezpośrednio na ten sprzęt, przez włączniki jakieś czy sterowania. Oraz czasem przy większych koncertach kilka osób do pomocy, które sprzęt oddalony ode mnie włączały, czy nim sterowały według moich zaleceń. I cały spektakl, który był niewątpliwie spektaklem muzycznym, bo to przecież to było podstawą tego działania, dostawał oprawę, dostawał tło, oprawę przestrzenną w znacznym stopniu, realizowaną w ten sposób przeze mnie. Ja byłem swoistym takim medium plastycznym i w zależności od tego, jak grali i jak ja odbierałem tą muzykę, to taka była reakcja. Ta muzyka oraz te spektakle, bo tak chyba je trzeba nazwać, musiały budzić chęć bywania z tą grupą. A więc jeżeli z tą grupą, to znaczy z tymi, którzy byli obok, którzy przychodzili również, a przychodziły ogromne ilości ludzi. To czasem było to szaleństwo, wspaniałe. Ludzie reagowali na granie. Ludzie byli po prostu tańczyli, byli szczęśliwi, a to już była kontestacja. Być szczęśliwym i tańczyć w tamtym czasie, od tak tylko dlatego, że grają, nie było rzeczą popularną. Redaktor Waszko napisał kiedyś artykuł, w którym po raz pierwszy przeczytałem, że zespół Romualdki Roman należy do pierwszego zespołu w Polsce, który użył efektów świetlnych wspierających muzykę i teksty. Czy to był psychodelik? Nie wiem, jak to w tej chwili nazywać. W każdym razie było to wsparcie, bardzo poważne wsparcie muzyki, czyli produkcji muzycznej i tekstowej. Nigdzie wcześniej i później nie widziałem tego rodzaju prób, znaczy w tamtym czasie, bo dopiero później to stało się jak gdyby powszechne. W Hamburgu, gdzie mieszkam, stoi podobny zburzony kościół, pomnik wojny. Utwór Romualdów, Znasz ten dom, stał się motywem przewodnim widowiska światła i dźwięku, które zrobiłem z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Człowiek patrzy w przemień skamieniały czas. Czas pozwolił zespołowi na to, żeby go doceniono. Jeżeli po 30 czy 40 latach ukazuje się płyta i ta płyta ma chętnych do nabycia, wiem, że dodrukowano nakład. Jeśli się o tym zespole mówi legendarny, dobrze, że nie kultowy, bo ja nie lubię tego słowa, jeśli wszyscy go pamiętają, to znaczy, że w tym zespole tkwiła jakaś nieprawdopodobna potęga. Potęga, której czas nie zniszczył. Natomiast jeśli się w czymś uczestniczy, jest się młodym, to nie traktuje się tego
na tej zasadzie. Dopiero można z perspektywy to docenić, że to właśnie tak było. Jak powiadam, my to traktowaliśmy jako fajną zabawę, przygodę. Co do tekstów, wymyślałem je rzeczywiście, proponując chyba różne koncepcje czy warianty, ale myślę, że byśmy wyrażali jakiś bunt, jakiś protest przeciwko zastanym kanonom pisania, może grania, muzykowania przede wszystkim, bo nie o teksty tu bardzo chodziło, chociaż też pewnie odgrywały jakąś rolę. Bunt, który jest przywilejem każdej młodości poza tym, ale chyba jednocześnie polegało to na tym, ja czułem, że oni robią coś innego, coś takiego, co jest odrębne od obowiązujących kanonów. A ponieważ zawsze tkwiło we mnie dużo przekory, w związku z czym z chęcią brałem w tym udział. Natomiast ja nie pisałem tych tekstów świadomie, buntując się przeciwko komuś czy czemuś. Na pewno wyrażałem jakieś moje inspiracje muzyką, którą przecież dostawałem, bo teksty się pisało do muzyki, to nie tak. Mniej więcej wiedziałem, jaki będzie aranż. I przyznam się szczerze, że to chyba taka jest prawda. Nie było w tym może zamierzonego próby skandalizowania, poza tym tekstem Towarowy rusza do Indii. Natomiast była próba zmierzenia się z rzeczywistością i dopasowania tego, co ja piszę, do muzyki. Widocznie taki rodzaj wrażliwości miałem wtedy jako młody człowiek. W wolnym stanie, mimo tego, że kogoś mi brak. Niemniej jednak, mając chęci szczere, pozostanę kawalerem i basta. Naszą ambicją było to, żeby uprawiać muzykę rockową jako dziedzinę sztuki. W istocie od pewnego momentu, zwłaszcza za sprawą wspaniałych festiwali w Kaliszu, zespół Robert Newman chętnie kojarzono z nurtem określanym jako awangarda beatowa. Cokolwiek to miało znaczyć, to za każdym razem, a było co najmniej kilkanaście zespołów w kraju, które tą tendencją się kierowały, to zawsze oznaczało poważną, wysoką ambicję artystyczną, w odróżnieniu od ambicji komercyjnej. Chcieliśmy, aby to głównie różniło nasz zespół od innych. Próby zespołu często przeradzały się w rodzaj klubu dyskusyjnego, gdzie ścierały się różne racje i argumenty, których wypadkową była koniec końców stylistyczna linia zespołu, której tym mechanizmem właśnie ja także miałem spory udział. To wszystko otworzyło całość, ten psychedelic. No była to piękna sprawa, bo był to spektakl. Był to normalny spektakl. Myśmy jeździli z tymi ekranami 70 ponad metrów kwadratowych z baletem. Ala Sierszulska tańczyła tam z tyłu na ferry takich świateł. No to jest nie do opisania. To trzeba przeżyć, jak to było, to jakiś może film zrobić, ale to też nie jestem w stanie opisać dokładnie. No to fantastyczne. W 1969 roku na koncerty zaczęli przychodzić hipisi i był taki koncert gdzieś koło klubu oficerskiego, nie pamiętam dokładnie tej sali, gdzie przyszła ich grupka i tam pozwałam wtedy mojego przyszłego męża, który był hipisem, tak. Ideologia hipisowska, w ogóle ruch hipisowski na pewno miał wpływ na nas, myśmy się w dużej części identyfikowali z nimi i myślę, że to było widać też w czasie koncertów naszych, w naszych produkcjach. Też można było zauważyć te nurty hipisowskie w niektórych naszych utworach, między innymi Towarów rusza do Indii, czy tam Spacer po Mlecznej Drodze, o ile pamiętam. Na pewno te elementy można tam wyróżnić. Nigdy nie mam miał.
czy tylko ja. Te całe hipisowskie sprawy to wyszły później, właśnie z tego, że myśmy dodali tych improwizacji i ludzie zaczęli po prostu coś innego odczuwać. Jak, nie po takich zachodnich standardach, które myśmy kopiowali, czy przy naszych tych utworach, które były też trochę znane, tylko po prostu właśnie na bazie tej zbiorowej improwizacji. Wiedzieliśmy o tym, że są hipisi oraz wiedzieliśmy także, że tak się składa, że zespoły, które nam się wydawały najatrakcyjniejsze, najwartościowsze, które najbardziej się nadawały na wzory, to były właśnie zespoły, które ze środowiskami hipisowskimi na świecie się kojarzyły. Nam zresztą też się zdarzało na imprezach wyjazdowych, że ledwie przyjechaliśmy i zaczynali dostawiać aparaturę, to zjawiał się malowniczy młodzieniec, mówił, hej, jestem z ludzi. Ja pytałem, ilu was? On mówił, 15 osób. Ja załatwiałem z organizatorem, żeby puścili ich bez biletów i rzeczywiście szczep barwnych Indian zasilał publiczność i dodawał kolorytu imprezie, ale to mniej więcej na tym poziomie się te związki wyczerpują. Po latach żeśmy się dowiedzieli, że dla wielu środowisk hipisowskich zespół Roberti Roman był istotny jako swego rodzaju ikona, wzór. Słyszałem, że po prostu ktoś próbuje. Były to dźwięki ostre, mocne, takie, które mnie zafascynowały. Wszedłem do środka i zobaczyłem właśnie kilku chłopaków. Część z nich grała na instrumentach. I w związku z tym, że wcześniej pisałem trochę dla Kalambura, dla mojego teatru we Wrocławiu i w związku z tym, że pisałem teksty piosenek, pomyślałem sobie, że może by było dobrze dla Romualdów zaproponować też jakiś tekst. I tak się właściwie zaczęło, bo posłuchałem muzyki, potem się spotkałem z chłopakami, pogadaliśmy. No i okazało się, że dostaliśmy wspólne przyzwolenie i ja miałem ochotę, oni mieli też interes, właściwie zorientowania się, co ja im. No i tak napisana została piosenka Bobas. Pada deszcz za oknem tam, a ja ciebie po kolegę mam.
Zespołem Romuald i Roman wkroczyłem na orbitę ogólnopolskiego, profesjonalnego managementu muzycznego, co miało ogromny wpływ na dalsze moje losy. Zrezygnowałem z zawodu wyuczonego inżyniera, a poświęciłem się promocji muzycznej. Przez wiele lat było to moje jedyne zajęcie. Dalej się tym zajmuję. Czas zatoczył dla mnie pętlę. Tak jak się zaczęło, tak jak się właściwie zaczęła moja twórczość, w jakimś kawałku odcinku te zainteresowania, tak się w tej chwili to kończy. Uważam, że to wynika chyba z potrzeby serca w tej chwili, czyli musiało to we mnie bardzo głęboko tkwić, to co wtedy było, a o czym zapomniałem przez całe lata, bo zajmowałem się zupełnie innymi nurtami piosenki. Jestem dumny, że grałem w takim zespole jak Romuald i Roman, gdzie zdobyłem wszelkie podstawy muzyczne, które przydały mi się do dnia dzisiejszego, ponieważ jestem ciągle muzykiem grającym tego typu muzykę. Każdy epizod w naszym życiu ma ogromne znaczenie dla nas samych. Nie ma, wydaje mi się, rzeczy mniej ważnych lub bardzo ważnych lub zupełnie nieważnych. Wszystko to się składa, nawet kiedy są nieważne, to gdzieś tam po chwili okazuje się, że one wpływają na nasze życie. Tak samo i zespół Romuald i Roman oraz kontakt z tamtym środowiskiem, z tamtymi czasami. Po prostu to są czasy mojej młodości. Musiały w jakiś sposób wpłynąć na to, kim, jakim dzisiaj jestem. Teraz się zajmuję architekturą, projektowaniem i kształceniem architektów. To jednak, na co było od samego początku mojego świadomego, myślę, życia jakąś nadzieją i zamierzeniem, to jednak te doświadczenia zdobyte właśnie we współpracy z tym zespołem, z tymi ludźmi i z tą całą formą przestrzenną i muzyczną niewątpliwie, no to razem dało mi pewną możliwość dostrzegania dzisiaj rzeczy, których inni nie dostrzegają, ci, którzy po prostu nie mają tych doświadczeń. Dzisiaj żyję sobie na wsi koło Polanicy Zdroju z mężem, który jest kompozytorem i muzykiem. I cóż, odpoczywam. Muzykę, którą myśmy tworzyli i grali, była na tak fascynująca, że nic się innego nie liczyło. I to pozostało w mojej pamięci po paru dziesięciu latach jako no, taki jasny punkt w moim życiu. Nasze granie wydaje mi się, że jednak było dobrą robotą i na pewno tam z tego możemy odczuwać jakąś satysfakcję, chociaż nie taką stuprocentową, bo nie udało się nam zrobić jakichś szczególnie dobrych nagrań. Do tego nie mieliśmy szczęścia, no ale same te koncerty, które dawaliśmy, wydaje mi się, dawały nie tylko nam satysfakcję, ale i tym fanom, dzięki którym tak długo żeśmy grali. No, także wydaje mi się, że można powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych lat. Od wielu lat mieszkam w Berlinie, które stało się to miasto moim drugim rodzinnym. Grałem w międzyczasie w dużo różnych zespołach mieszanych, polsko-niemieckich, niemieckich. Jednak ciągle wracam wspomnieniami do zespołu Romuald i Roman, który stał się częścią mojego życia. Bardzo bym chciał jeszcze postawić kropkę nad i.